radioaktywny blog zaprasza Leszek Gnoiński. Dzień dobry, radioaktywny blog, czas zacząć. A moim gościem dzisiaj jest Tymon Tymański. Witam Leszka, witam Państwa. Słuchaj, Ty masz słowotok. Myślisz, ile zadam Ci dzisiaj pytań? To zależy. No. Jedno, dwa, trzy. Ja mogę się skupić i mówić lapidarnie. To jest kwestia przełączenia pewnego przełącznika w mózgu, za uchem. No to przełącz. No dobra, słuchaj, ja... Tak powiedziałem, jeżeli poprosisz mnie o to, żebym y, odpowiadał w trzech zdaniach, jest taka możliwość, że nie popłynę. Uda ci się czasami trzymać język za zębami? O dziwo tak. Y, 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 wiesz, to jest tak, że ja lubię gadać, ale też Pamiętajmy o paru czynnikach, które mnie w tym gadaniu, że się wyrażę, wzmocniły. Przede wszystkim, wiesz, miałem głośnych, głośną rodzinę włoską, czyli Tata był bardzo głośny, tubalny. Był sympatycznym facetem, nie klął u naukowcem, sportowcem, z jakimś Aspergerem, ale Tata zawsze mówił tubalnie, głośno, może to kwestia wojny, wiesz, może to ogłuchu. A brat z kolei był również głośny, bo był sportowcem yy, w więc oni ze sobą dyskutowali bardzo głośno. Były to dyskusje często bezsensowne, albo na temat komunizmu versus tam, wiesz, kapitalizmu, albo były to dyskusje yy, o spaskim i fiszerze. dzisiaj już mnie mało kto kojarzy, że to byli tacy mistrzowie z lat 70 Ty pewnie pamiętasz. Pamiętam, jak przez mgłę. No ja też. Natomiast po prostu dyskusje były poważne, więc żeby się przedrzeć przez ten słowo to moich y, y, taty i brata, trzeba było zrobić O! Oni, co ci jest? A ja chciałem coś powiedzieć. Pierwsza sprawa. nikt czemu stałem się głośny i bezwzględny. Druga sprawa to jest spotkanie konia. I to tartu. No tam, wiesz, ktoś to milczał, nie miał szansy. konia nazywał go, przypomnijmy, kim jest Konio. Konio, konak dzisiaj troszeczkę wycofany mężczyzna, pijący piwo w ilości od 3 do 20, przy wejściu numer 41 w Brzeźnie, przy Kurhausie. Poeta, aktywista, słynny dziennikarz, tak, za czasów Lalamido, z razem prowadzący świetny program kiedyś. Teraz już niestety troszeczkę na bocznym torze. Konio był w totalcie kimś bardzo ważnym. W total był, pewnie Państwo tego nie wiedzą, albo wiedzą, grubą, happenerską, działającą w latach 80-tych na UG. Konio był z prawą ręką poety, guru Zbyszka Sajnoga, który potem poszedł do Sekty Niebo, wrócił, ale wrócił w dziwne rejony, lekko prawicowo-narodowe, natomiast Konie był osobą tak istotną w tracie, tak dynamiczną, że słychać go było wszędzie i ja, żeby z nim się dogadać, żeby rywalizować z Koniem, musiałem mówić równie dużo, nie zawsze tak mądrze, no. natomiast po prostu, kto dużo mówił, Niszewski, Skiba, ten miał rację. A może i przy raz i wyrywał dziewczyny. Pamiętam taką sytuację kiedyś, jak pracowałem w i przed konio i Jarek Janiszewski. I konio wszedł do naszego pokoju i gadał. I potem Janiszewski poszedł na kawę, wrócił z kawy, popatrzył, mówi, aha, to jeszcze konio gada. Dobra, no to ja jeszcze pójdę na drugą kawę. I, i potem przyszedł i mówi, o kurczę, ty jeszcze gadasz, dobra, to idziemy. I oni wyszli i, i odkryłem ciszę. Słuchaj, odkry ostatnio ktoś y ze mną rozmawiał na temat konia i powiedział, że już nie pamiętam, kto jakiś artysta powiedział, że a nie, czekaj, to chyba nad Borysewicz nie rozmawiał ze mną czytałem książkę, że. Konio powiedział, że. Ja myślałem, że. Borsellis stwierdził, że koniec jest cudowny, natomiast jest wampirem energetycznym. Oczywiście Janek, bo nie ma za dużo w mózgu, i nie mam problemu z tym, że mu to face to face. Ale coś tam ma, no ale, ale to jest dowcipne akurat. Konio nie zabiera energii, tylko on ma taką akcję, że jak przychodzi do ciebie, to musi wszystko wiedzieć. I ty po trzech godzinach czujesz się faktycznie oszukany sam przez siebie, bo opowiadasz mu wszystko. O matce, o związku. Nie wiem, po co y, tego koniu potrzebuje do informacji. A mi się wydaje, że po prostu, że on się zajmuje wszystkim, tylko nieco, sobą samym. Jest cudownym człowiekiem, kocham go bardzo. Natomiast już pamiętając wszystkie sprawy, mieliśmy taki też ostatnio, y, ostatnio prób. Taką podcastową. Janiszewski z konio i swojej sytuacji się odwróciła. Konio siedział, milczał, uśmiechał się znacząco, bo między nimi i było doszło do pewnej ostatnio. Po prostu już mniejsza o szczegóły, ale po prostu no, nawijał Krzysiu głównie. Janiszewski coś tam bąknął, ja nie mówiłem nic, bo czekałem aż Kiba skończy, więc. A, a, a konio przyznaje, że po dwóch piwach tak patrzył i po prostu śmiał się do mnie, mrugał, szedąc z kolegów. Więc to wszystko zależy. Ja też pamiętam tą sytuację, kiedy byliśmy u z koniem i konio nawijał, i ja uznałem, że po prostu skoro konia nawija, ja mogę, ja mogę odpocząć. Są różne relacje takie wiesz, które wchodzimy ze sobą jak na szachownicy, a kończąc ten dowcipny przelot po kolegach, wiesz, to są trzej najlepsi chyba, najlepsi tacy, no, alternatywni oratorzy, których ja znam, oczywiście już trochę, trochę postarzali. ja najbardziej cenię konia z nich wszystkich, ponieważ konio nie tylko gada, to jeszcze przy gada inteligentnie, dowcipnie jest oczytany i coś tam słucha jeszcze momentami. Zresztą to różnie bywa, natomiast ja nie jestem aż takim dobrym oratorem, ja się nauczyłem mówić szybko, ale u mnie to tak wygląda, że ja bardziej po prostu jestem, wiesz, no, chaosem, jak ja, ja, ja gadam emocjonalnie, Natomiast po prostu wiesz, no, y, słuchając sam siebie, mam wrażenie po prostu, że mówi jakiś debil, wiesz, nie? u mnie energia i po prostu wiesz, emocja często po prostu jakby przeważa. Natomiast jak się po prostu zbierze do informacje, informacji, które nie zawsze są wyra wyraźnie wysłuszane, ponieważ mówię bełkotliwie, bo mi Jan nie dał, wiesz, jakby daru wymowy, to informacje są tam y, ciekawe, sprawdzone i przemyślane. Więc jak się czytam nie? szczególnie jak już to, coś uporządkuję, to się okazuje, że ten Tymański coś tam nawet mówi ciekawego, tylko no, mówię, nie, 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 da, nie, nie, nie zostałem y, obdarzony, wiesz, no, pewnym, pewną taką właśnie dozą i spokoju. i pauzy, i wiesz, i dykcji, bo gdybym tak robił, to pewnie bym, wiesz, okazało się po prostu filozofem, wiesz, po prostu wiesz, jakimś życiem. No ale w tym jest jakiś urok. dla mnie przynajmniej. No, słuchaj, wszyscy jesteśmy, jesteśmy. Ja się tym nie przejmuję specjalnie. Faktem jest, że na te lata troszeczkę mnie zwalnia co? No, zwalnia mnie, wiesz, zwalnia mnie wiek na pewno, trochę jednak. Miałem też okazję medytować przez te e, kilkanaście lat w takiej właśnie seksji, wiesz, zenu, e, gdzie też Małgosia Braunek i Ksawery Żławski i wielu moich przyjaciół e, początkowało z doświadczeniami praktyki zen. Znaczy, wiesz, no, nie ma co tutaj mówić o ich sprawach duchowych, wystarczy powiedzieć o tym, że po prostu, że życie pędzi i często jest tak, że nie, nie radzimy sobie z problemami. Mam wielu znajomych, którzy po prostu, wiesz, no, trafili do psychiatryka albo poszli do. Psych psychoterapeuty, wiesz, no to jest wszystko okej. Okay. Natomiast ja jakoś się po prostu byłem bez tego dzięki temu, że miałem doświadczenie medytacji. I te długie godziny, sobie po 8 godzin dziennie siedzenia w milczeniu, spowodowały, że ja wiedziałem, że troszeczkę, wiesz, jakby to ode mnie zależy, że ja mam narzędzie do tego, żeby zamilknąć, ale nie tylko zamilknąć, ale też się uspokoić wewnętrznie. nie, Z tego dygotu się troszeczkę, jakby wiesz, no, otrząsnąć. Więc jakby ty Mańskiego się nie widzi, w domu moja dziewczyna letka ci powie, że po prostu ja w po czasu milczę sobie. I chodzę, wiesz, patrzę na grusze, drapiez jak Newton, wiesz tam, czy po prostu inny wiesz, płaszcze psy coś tam pisze czasami nie mam czasu na tę ekspresję, a tę ekspresję włączam, jak pojawią się koledzy, bo jestem małpo, lubię, wiesz, występować w cyrku, lubię żonglować, natomiast to jest też pewna, yy, z przejawów Tymańskiego. Pytałem się o to, trzymanie języka za zębami, bo dwa razy po takim nietrzymaniu związki ci się rozwaliły i tak się zastanawiam, czy już teraz no, że wiesz, że po prostu pewnych rzeczy się nie mówi? Oczywiście, że wiem. Myślę, że idę w tym kierunku, żeby mniej mówić i żeby też mniej informacji przekazywać ludziom niekoniecznie zainteresowanym albo niekoniecznie yy, godnym zaufania, więc tutaj to się zmienia na no, chociaż dalej mam poczucie takie po prostu, że jestem takim pastuszkiem, który y, była taka, taka, taki mit o królu Midasie pamiętasz, y, y, który miał ośle uszy i Midas też był od złota, ale tam była ta akcja, że, że był zakaz mówienia o tym, że ma ośle uszy, ale pastuszek musiał gdzieś wypiec wiesz, poza granicę miasta i w polu wykopał dziurę i powiedział, król Midas ma ośle uszy, no po czym z tego z tego wiesz, z tej, z tej dziury wyrosła trzcina, ktoś inny tę trzcinę ściął, zrobił z tego flet, no i ten flet grał tę melodię król Midas ma ośle uszy, król Midas ma ośle uszy, więc tak trzeba pastuszek no, na, na broju, więc ja jestem tym pastuszkiem. Ja nie potrafię Trzymać języka za zębami, że żeś mówi do mnie, słuchaj, to jest top secret. ja Mówię, okej, okay, jasne. Oczywiście, niech nie mi powie, no ale wiesz, jak to nie powiedzieć koniowi. Jak to nie powiedzieć koniowi, kto kogo, to, kto z kim. No, jesteśmy złośliwi, jesteśmy trochę e, gadubami też przy okazji, no, no nie jest to cecha do końca męska, ale to taka też, e, taka, taki urok tych męż dzisiejszych mężczyzn, że są po prostu mocno z niewieściami, dają, poplają się, przyglądają w lustrze. Co byś klapnął takiego teraz, co by ci przyszło do głowy? Chlapnął tak głośno? No tak, chlapnął. chlapnął. Cokolwiek, nie musi to być na kolegów, ale na przykład na coś, co się dzieje teraz, nie no. wiem, gdziekolwiek co ci Wkurzyło ostatnio. Ja żyję resentymentami i myślę, że potrzebuję tych resentymentów do tego, żeby działać. To nie jest jakaś, jakaś poważna energia, że ja po prostu, wiesz, że, że ja nienawidzę ludzi, że po prostu, że ja rano się budzę z myślą, że jakoś tam zatłuc, wiesz, czy upokorzyć publicznie. Nic takiego, ale nie lubię popu polskiego dalej, wiesz, nie lubię popu. Uważam, że większość tych ludzi, którzy, którzy robią pop w Polsce yy, są utalentowani, owszem, ale po prostu mają, wiesz, no, sieczkę w głowach, no, żeby powiedzieć grzecznie, tak. Yy, nie jestem fanem kajaksu też na przykład, wiesz, nie, nie podałem się to, co robi kajaks w ogóle w sensie takim, że mam wrażenie po prostu, że mimo wiesz, jakiejś tam pojedynczej sympatii do kogoś, tam, tych ludzi, którzy tam działają, nie lubię takiego czegoś, że się scentralizowało w Warszawie, wiesz, no nie wiem, y, 30-50 artystów z tego ci mniej znanie, mniej może też umiejąc się przepychać, mają problem, bo są jakby tam na bocznym torze, a ci, którzy po prostu, o, których znałem jeszcze po lat temu jako moi ku kumpli i koleżanki, no się, wiesz, zrobili po prostu bardzo ważni Eon, zrabiał kupę kasy, grał jakieś gówniane rzeczy, no i po prostu i tym się z, y, y, z reguły ostatnio zapycha wszystkie festiwale wszędzie, no jest taki wysyp i w rykach tego kajaksu, więc wiesz, w, wiesz o czym mówię, nie, no to jest to takie, tego nie powie głośno i podoba mi się to, natomiast no trudno, no to jest też kwestia tego, że to jest Warszawa i to jest po prostu ta firma, która sobie radzi jakoś, lepiej czy gorzej w tych trudnych czasach, natomiast no z tego kolejne jakieś takie fałszywe nuty i fałszywe działania biją, czy, na przykład taki, że po prostu, że dla nas już nie ma kategorii muzyka alternatywna, bo jest, teraz dla kogoś to nie jest alternatywne zupełnie. I to jest niefajne już, bo, bo może mówiliśmy o tym, ty, ty mówiłeś, że, że przy ostatniej rozmowie, że po prostu, że jakoś tam udało się przebnąć, że jakoś udało się tę sytuację uratować i, i, i nie, świetliki dostały ostatnią nagrodę, prawda? Natomiast mam poczucie takie, że w latach wiesz, jakichś tam zerowych jednak to było umysłowic, ścianka, pogodno, kury, czy tam kobiety, a teraz po prostu no, są to zespoły, które nie kojarzyły mi się z, z, zupełnie z alternatywą, ponieważ ludzie od popu uznali, że można z tego pie, pieniądze wycisnąć, Zaczęło się po prostu od, od powiedzmy, kolegi Korteza, i potem wszyscy ludzie, którzy brzmią jak atlatywa, ale nie są atlatywą, od, Wiesz, odbrodki, przez. Znaczy wiesz, no są fajni ludzie, sympatyczni, ale produkowani do tego, żeby wycisnąć po prostu ostatnią kroplę kasy. Z żeby ci to wytłumaczyć, to jak pracujemy z Radą Akademii Fonograficznej, no bo ja akurat jestem w Radzie, to czyścimy teraz właśnie z takich rzeczy tą kategorię alternatywną, mm. więc już tam Korteza nie znajdziesz. Wszystkie te propozycje, o których mówisz, już lądują w innych kategoriach. I zaczęliśmy określać, czym jest alternatywa. I dlatego świetliki na przykład się pojawiły i wygrały. No wiesz, kategorie. dlatego wiesz, ja powiem tak, Le Lechu, chodzi o to, że ty dobrze wiesz, no nad nie chodzi, wiesz o mnie, okej, okay, może Janerka czy ja jesteśmy dziadkami, czy, czy na przykład Kosmowski, ziemi, który pr próbuje wrócić płytę, ale ma ciężko, bo po prostu bo nikomu nie pamięta, no już o dziadków, ale no, weź, weźmy sobie, że pojawią się fajne kapele z Wrocławia, czy Zdańska, czy z Białostoku alternatywne, one się nie przebiją nigdy, jak Osasuna pampeluna nie przebije się do ligi mistrzów, jeżeli nam zabiorą kategorię muzyka alternatywna, zespoły nie atatywne, które wymyślił sobie mój kolega Paweł Żwiński z Boja, po to, żeby po prostu, żeby ostatnio, wiesz, ostatni grosz wycisnąć z kieszeni, kość, to mówi: Kocham muzykę emo, to będzie dzisiaj Zalewski, prawda, Brodka? Nie, to są fajni artyści, w porządku, a to, to jest pop. Jeśli ktoś z Państwa chciałby mnie wspomóc, zapraszam na patronite.pl, na stronę radioaktywnego blogu Leszka Agnieszkiego. Ktoś w Warszawie powiedziałby: No, tak, no zazdrościsz, nie zarabiasz czy grasz dla paru osób, a my gramy w stadiony. No, to co byś mi powiedział? Że y, grają w innej kategorii niż ja. Po prostu, bo ja jestem w kategorii super ciężkiej. Oni grają pop, oczywiście, i winiszuje im, podobnie jak wiesz, winiszuje Michaelowi, Jacksonowi. Natomiast po prostu, no, trudno, żeby się po prostu zapat czy bifard kłócili z YouTube albo, albo gorzej, albo z Ryaną. No, nie ma co się kłócić, po prostu oni nie robią sztuki. Ja robię sztukę. Nie ma co się obrażać, ale to jest inny zbiór wartości. Oni po prostu robią coś, co, gdzie się po prostu myśli o podaży, o targecie, o popycie, o, o, o tych wszystkich e, martyningowych kwestiach, które są istotne bardzo. Natomiast nie ma to nic wspólnego ze sztuką. Ja się wywołałem na sztuce. Mogę tutaj wymieniać nazwiska, które wymieniłem w książkach ADHD czy sklawus, które po prostu coś znaczą albo nie znaczą w popkulturze. Natomiast jeżeli ktoś się o to otarł, e, no to e, wie, że ja wiesz, no, robię muzykę, która po prostu ma trochę inne wartości. O, o, oczywiście my się e, wszyscy, wiesz, i Krzywański Zbyszek z Republiki, i Kosmoski e, e, Ziemek, dawny brak i randewu, i Świetlicki, Marcin Stanuje, wiesz i, i pewnie wielu ludzi młodszych którzy robią sztukę, fajną sztukę, popie, pop, powiesz, popieprzoną, my się wszyscy inspirujemy popem. My słuchamy tego, my trochę z nimi z, z nimi po wiesz, no, pogrywamy sobie, wiesz, my rywalizujemy z nimi natomiast to są dwie inne kategorie. Oni też y, uczą się od nas, no, dowodem do brodka, która po prostu no brzmi y, jak muzyka atatywna, ale często nie o co tam chodzi, Są no, szacunkiem domniki, nie? Ja nie wiem, po prostu jakby o czym to jest. Wiesz, jakby jest kwestia ilości atatywy czy kultury czy sztuki, już mówiąc, wiesz, bo, bo atatywa zawsze po paru, po paru latach zamienia się po prostu w jakąś jakąś kulturę nie? Kultu, nie zawsze jest sztuką, no, ale jest y, często atratywa, po prostu tworzy kulturę. No, do, dowodem, wiesz, Brylewski i wiesz, y, 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 cała załoga. Lipińskich czy 30 lat, 40 no, tworzą atratyważ. Okazuje się po prostu, że to jest kultura, a potem i sztuka, prawda? Momentami, jeżeli płyta jest świetna, no, chociażby wiesz, Izrael 91, prawda? To po prostu mm. płyta mało znana, a jednak wybitna płyta, prawda? I tak dalej. Wiesz, ja w ogóle mam taki trochę, y, 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 może nie żal, to jest taki, taka ta dyresja, ale ja wychowałem się na muzyce lat 80. i na, na takich postaciach bardzo charyzmatycznych, jak Ciechowska, jak Janerka, jak Kosmowski, pewnie też i wczesny deserter, mówił o Grabowskim, jego tekstach, Krzyśku Grabowskim oczywiście, mówię o Darku Duszy z Śmierci który potem poszedł w inne klimaty, no ale mam wrażenie, że miał po prostu też papier na to, żeby być kimś bardzo wiodącym w roku polskim. Dziubek oczywiście, który nam się sprawicowił, ale też depresji, to znakomite rzeczy. I tam już pewnie 10 osób takie wymienił, które są najpomnikowe, chętnie napisał książkę o nich, poetyłem może sobie tą książkę wywiady o ich początkach i o, i o ich walce, poetyłem, wiesz, nie wiem, no można nazwać tę książkę Szamani Nowej Fali i Panka, czy Panka i Nowej Fali. Ci, którzy przejdą te, te, tego pospanka nową falę w latach 90., to nie są moi bohaterowie. Ani Wagleski, ani Kazik, ani Muniek, ani Grabasz. Z całym szacunkiem dla tych ludzi, mimo że po prostu ja ich y, lubię. Lubię Kazika, świetny tekściarz. Mamy trudny układ, no wiadomo, bo y, można powiedzieć, że Kaziko jest w, tego, że jest królem. No powiem, zazdroszczę mu, że jest królem. I szanuję jego tekściarstwo. Świetne momentami, kiedy po prostu y, Kazik ma, był prawda, u władzy, kiedy miał flow największy. No te teksty były super fajne. Nie, nie tylko, bo on też grzebał. Gatunka szukał, był, był naprawdę, wiesz, otwarty, wiesz, i hip-hop, i, i hard rock, i, wiesz, i te związki z mózgiem, prawda? Akurat tutaj Kazika najmniej po prostu bym szargał, nie? po powodu, ponieważ y, trudno mu odmówić, y, to nie jest muzyka do końca, nie? Natomiast po prostu, no, jest to się ty tekst i tyle. Taki populistyczny często tekst w tym sensie po prostu, że on pisał to, co ludzie czuli, no i wiesz, jego wszystkie teksty były takie, wiesz, akurat super na czasie, prawda? Miał tego nerwa. Natomiast no, tutaj najtrudniej jest Kazika obrazić, bo to był król i on na to zasługiwał. No reszta, no różnie, tych, co wymieniłem. I to jest dla mnie to, co ja w latach widziałem. Oprócz y, kombi, oprócz, Wiesz, Dyskopolo, widziałem dużo kolegów, którzy po prostu no, zajęli miejsca w tej alternatywie, nie zawsze po prostu zasługując na to. Tylko dlatego, że tam ci pierwsi, których wymieniłem, osłabli. Bo to byli outsiderzy, to byli schizole, to byli wariaci, to byli, wiesz, nerwusy, którzy po prostu nie dają rady, wiesz, no mówię o, o tych kumplach moich, wiesz, którzy poszli w dragi, wiesz, no wiadomo. Natomiast im się należy tutaj ukłon za to, że oni stworzyli dla mnie ten cały kanon muzyki alternatywnej polskiej. Oni wzięli cały ten, wiesz, na klatę, ten cały całe uderzenie, wiesz, tej salwy, wiesz, niekomunistycznej i dlatego po prostu ja szanuję, właśnie. Filipińskiego, właśnie bryla i tak dalej, cioskiego, a tego agroroka polskiego nie bardzo. Ja, to jest tak dla mnie takie, po prostu wiesz, 20 lat słuchaj tego agroroka, ja sobie myślałem, kurde, to nie jest lepsze od kombi wcale. No tak, to nie jest lepsze. Słuchaj, zmiana tematu. Zostałeś studentem, właśnie. Aneta powiedziała, że sypia z 54-letnim studentem. Co, co ci się stało? Wiesz co, ja zawsze kochałem filmy, chciałem zawsze jakoś działać w filmie i miałem taki pomysł już, już w latach 90., że będę pisał muzykę do filmu. I pamiętam taki obraz, który zresztą opisałem w klawusie w książce która ostatnio wyszła nakładem części prostych, nawet nominowana została do, 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 do Nike i tam do czegoś jeszcze, tutaj do Pomorskiej Nagrody Literackiej, napisałem tak taki obrazek, że oglądam film o komedzie i wdowa o komedzie, Zosia, Zosia Komedowa mówi, a tutaj Krzysiu miał taki swój kącik za przepierzeniem kompozytorski, ołweczek miał, gumeczkę, i pisał sobie nutki. No wiesz, Komeda był świetnym kompozytorem filmowym, filmowej muzyki. Nie zawsze był świetnym, wiesz, no nie był świetnym pianistą. Albo, albo, no, co w jest. tak jest. Po prostu rzadko masz dobrego instrumentalisty i dobrego kompozytora. Ja jestem pewien rzeczy, które po prostu umiem w życiu, umiem się, umiem pisać i umiem komponować muzykę. A reszta po prostu wchodzi lepiej czy gorzej, łącznie z gadaniem, gadaniem. Natomiast, natomiast po prostu no takie miałem marzenie, żeby pisać muzykę do filmu i właściwie zaczęło się to toczyć w tym kierunku. Z miłością zrobiliśmy e, muzykę do filmu Sztos, no to była akcja na, na inną rozmowę. Sztos był troszeczkę umoczony, wiesz, tam jakoś, wiesz, e, ja o tym nie za bardzo wiedziałem, ale scena scenarzysta, który, który w tym czasie poznałem, opowiadał mi po prostu o jakichś tam związkach z ludźmi zwanymi cinkciarzami w latach 70., a potem się kazał, że to wszystko nikogoś sponsorową, no więc po paru miesiącach śledztwa odkryłem niezłą kryję, No ale muzyka powstała, nie najgorsza, zresztą yy, film też nie był najgorszy, bo Nowicki i Pazura zgrali fajnie, natomiast no, film został olany w Gdyni przez ląd na te właśnie dziwne yy, konotacje. I potem wiesz, po trzech latach chyba yy, pojawiła się propozycja życia od yy, Wojtka Smolskiego czyli y, muzyka do wesela. I to był moment zwrotny, tak zwany twist, jak to się mówi w scenariuszu, który jakby nie zaimplikował żadnych y, ciekawych rzeczy, bo o ile Smarzowski uważam za jednego z najwybitniejszych po, polskich reżyserów, m, mojego mentora i przyjaciela, to y, Wojtek Smarzowski jest bardzo lojalny, jest oddany jednemu kompozytorowi, y, który jest moim przyjacielem również. Y, mówię o Mikołaju czasce. No właśnie, bo to Mikołaj jakby robił tę muzykę, ale y, tak wracając, ty poszedłeś na reżyserię. No tak, i Mikołaj mi Mikołaj po, y, polecił Smarzowskiemu, zrobiliśmy ze Smarzowskim, y, znaczy ja, on zrobił Wesele, ja zrobiłem muzykę, była to przygoda życia, ponieważ nas poniekąd Smashwell powołał do, w ogóle do mnie, Jakubika, wiesz, Dziędziela do twórczości takiej właśnie, wiesz, poważniejszej kin kinematograficznej. No i właściwie na tym zostałem w etapie. No i co dalej? No tam gdzieś zdarzyły się współpracę z Łukaszem Barczykiem, jakieś takie mniejsze, większe, no ale potem uznałem, że trzeba samo napisać scenariusz. To było też ciekawe, bo pierwszy scenariusz napisałem właściwie w wideoklipu z Robertem Blewskim. Była historia jaka, że do filmu Wesele miał powstać wideoklip o tym, że zespół jedzie na ostatnie wesele w życiu. Jestem liderem, który namawia zespół na wesele upadkowe. I potem nagrałem płytę alternatywną w Rzeszowie. Zespół mi nie wierzy. Oczywiście kończy się źle. Kończy się tym, że ktoś mi przylepia stówę na czoło, jest bijatyka, zespół jest obrażony. Pomysł był fajny. Niestety po weselu już był tak zajęty, że wymyślił inny klip yy, yy, do białego misia zresztą. Że zespół pije wódkę w sali projekcyjnej yy, w sali projekcyjnej, ile się białe miś na ekranie, a my pijemy. A ja jako, że Wojtka, Wojtek już mnie troszeczkę przy, przyuczył, wiesz w zawodzie, w fachu jednego te, a gdzie historia? On? Te historia. No wiesz, co nie mam czasu na historię. Więc napisaliśmy historię własną. Robert Blewski, ja siedzieliśmy sobie na plaży, Historia, która jest zresztą w się zawarta w tym klipie. Klip się okazało, wygrał tam jakąś nagrodę w Wrocławiu przed tam pe klipami Pei i Kai, i, -i. i po prostu coraz bardziej e, zacząłem czuć, że umiem pisać. Potem e, w łoskocie, programie informacyjno-kulturalnym, poznałem e, dwóch reżyserów. E, kolega Dzierżawski zrobił film o Miłości, e, kolega Jankowski zrobił Polskie Gówno, gdzie już byłem scenarzystą i głównym aktorem, i tych wszystkich moich przyjaciół zaprosiłem do, do współdziałania. Natomiast scenariusz nie do końca mnie wyrażał, i wtedy, pracując w Rock Radio u Mikoła Lizuta, dowiedziałem się, że Mikołaj chce zdawać na rysie. Serię w szkoły Wajdy. Ja chciałem zdawać na scenario pisanie. Na co Lizu, tym się przyjaźnie powiedział, Rychu, nie rób tego. A czemu? Bo scenarzysta dostaje najmniej kasy, dostaje tam nie wiem, 50 tysięcy, robi film 5 lat, dokumentuje, potem idzie do reżysera, reżyserka, wiesz, egoisty, który po prostu mówi mu fajnie, fajnie, tu wszystko zmienię, masz te 5 dalej. No i wiesz, stąd miałem myśl, że pójść na studia reżyserskie. W pandemii poszedłem do moich kolegów z szkoły w Dyni, o których słyszałem dużo dobrego, że zna że tam Smarzol uczy, Jasia Koskrauz i wielu moich przyjaciół, kolegów właściwie no, z, z jeszcze właśnie wiesz, z lat 80. -tych. Sławek Pultyn, operator, potem ym, y, Kamil Przemłęcki, który z w piłkę, który robi brzuszkaszą, a potem pracował z Wajdą. Wielu, 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 wielu ludzi, znajomych, nie? którzy powiedzieli mi: Swayty, dobra, ale pamiętaj, że będzie parę śmiesznych rzeczy. Że jest studia, musisz je skończyć, musisz chodzić. Dwa lata, dzienne studia, jak niedziela, także tutaj związki się po prostu niestety wysypują, dzieci uciekają albo po prostu się obrażają albo coś tam, jak niedziela do 19. No i tyle, bo to jest 500 godzin y, rocznie to jest 5 lat w 2, y, więc jeżeli. Znacz studia, co jest pierwszym, pierwszą czomolungmą, potem będziesz musiał e, studia skończyć, co jest drugą czomolungmą, wyższą trzy razy. No i potem Mount Olympus, czyli ten góru Olimp na Marsie, jest niestety sobie filmu pierwszego, gdzie trzeba po prostu łazić trzy lata i bogać o kasę. W pandemii poszedłem do e, wicedyrektora szkoły, mojego kolegi i kumpla konia konnaka, e, Jurka Radosa, który powiedział: Tymon, spoko, powiem ci tak, szkoła jest dobra, my wszyscy e, naprawdę w tę szkołę wierzymy. Tutaj masz wielu opiekunów, którzy są wręcz nadopiekuńczy, bo nam zależy na tym, żebyście byli świetnymi jeżerami. Musisz chodzić, e, nie będziesz na specjalnych prawach, będziesz musiał y, tym ludziom pokazać, że ci zależy, to będzie ciężkie dla ciebie bardzo, bo pokory trzeba mieć dużo, bo... No właśnie, bo to, bo to jest jakby zupełnie inna sytuacja, bo ty idziesz tutaj już jako osoba znana, która coś zrobiła, idziesz do ludzi, którzy cię znają i nie boisz się tego, że będziesz inaczej podchodził, że oni będą do ciebie też inaczej podchodzili, bo się znacie od lat. Wiesz, też tak myślałem, że będzie, myślałem, że tak będzie, że, że będę uczył się mniej niż e, gdybym się miał uczyć samemu na przykład, ale to nie jest tak do końca, bo mój pomysł był taki, że pójdę na studia Dwa i pół roku potem są dyplomy. Trzeba zrobić 10 filmów, wiesz, film dokumentalny, film fabularny, pół godziny. trzeba zrobić wideoklip, e, reklamę. Także to są, wiesz, to jest niezły fach, To nie, to nie są studia artystyczne ściśle, to są studia, po wiesz, budowanie domu. Ja już budowałem dom z kolegami z Jankowskim, z Brylewskim i z Halamą, z zespołem transistors, ale budowaliśmy go od dachu. Tutaj się uczymy, budować od fundamentów. To w jakimś sensie uwala, bo wiesz, ja znam ludzi, którzy poszli na studia i nagle u, 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 okazało się, że robili wszystko od tyłu, i trzeba to, wiesz, zrobić na nowo, i to jest na 5 lat czy 10 właściwie tej blokady. Typu O Jezu, nie wiem tego robić. Ale wiesz, ja też nie mam dużo czasu, bo wiesz, jestem stary, już, już starszy pan, nie? Ale, ale słuchaj, po miesiącu studiowania na GSF-ie, czyli Gdyńskiej Szkole Filmowej, muszę sługo powiedzieć, że uczę się dużo. Są cholernie ciekawe zajęcia, Oprócz tego że mam fajną grupę, dziewięciu młodych ludzi ze mną tam jest, dziewczyny, pięciu chłopaków. Oni nie są tacy młodzi, mają 29 lat, 31, znaczy nie są, to, nie są to dzieciaki w lat 20. Oni coś tam wiedzą, mają swoje historie, pracowali na budowie w Niemczech, pracowali jako kelnerzy gdzieś tam na liniach oceanicznych, byli przynieść podaj przy festiwalu w Gdyni, więc jakby mają doświadczenie całkiem ciekawe. I swoje dramaty jakieś tam mają, no i też im zależy na tym. Też mają, wiesz, no, nóż na gardle i są stać się reżyserami. Czy będą reżyserami? Wszyscy nie wiem. Tam jest dwóch operatorów, moim zdaniem. Może jedna scenarzystka przyszła. Reżyser to musi być wyjątkowy Hugon, no, zaproszeniem, więc ja, ja myślę, że będę dobrym reżyserem, jeżeli przeżyję. Z pandemii poszedłem do, do, do Radosa, do wice, która powiedział, Słuchaj, no, tu już trochę m, czas i płynie, upływa, bo, to, bo trzeba zrobić teczkę na, na maj. Wtedy po prostu była, jak pamiętasz, pewnie były te kompletowe wybory. Daliśmy spokój, wiesz, no, ze szkołą wtedy czy ja spokój. Natomiast, no, pomysł został, jakieś wyzwanie sam sobie. Tym razem zdałem, myślę, że dość dobrze. poziom tej komisji, w jest między, między innymi Robert Gliński, który już tytułowałem, tytułowałem przewodniczącym, tak trochę, wiesz, dowcipnie. On się śmiał z tego. To jest brat ministra Glińskiego. Yy, nie są relacje jakieś tam super-super, natomiast, no wiesz, no to się, to się zdarza w życiu. Taki brat, który zostaje ministrem. No, mamy, mamy parę taki, takich rodzeń, bo na przykład teraz masz Jarosława Kurskiego Jacka. i Jacka Kurskiego. No PiS podzielił rodzinę, jak widać, no mocno. Koledzy moi, Jacek i Jarek. Jacek bliższy był mi, a Jarek dalszy, teraz jest odwrotnie. Kiedy Znalazłem się przed tą komisją, zapytali mnie po prostu, czy ja wiem, że trzeba wszystko poświęcić. Ja powiedziałem na to: Zypanowie, doje panie, nie bądźmy retro. Poświęcić to musiał wszystko Van Gogh, mocie z uchem i życiem, że potem ktoś mógł po prostu za jego obrazy kupić sobie, wiesz, nie wiem, no, wiesz, domy w Nowym Jorku, czy wiesz, czy ziemię, nie w, w, w Buffalo. Natomiast po prostu takie czasy już nie są, po, znaczy tak, taka dedykacja nie jest potrzebna. No dzisiaj możesz mieć rodzinę, przyjaciół. Widzę chociażby z no, który nie widziałem, że ryzykowo po prostu, wiesz, rodziną czy życiem. a zrobi dobre filmy. Nie, 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 nie wszystkie. Mi się ostatnio podobają, oczywiście, nie? Ale, ale był, był, jeśli wyłom, Te pierwsze filmy mnie bardzo mocno poruszyły. Można mieć rodzinę, można mieć związek, natomiast no to wszystko trzeszy w szwach, co widzę już teraz. Ale mówiłem o czym innym. Mówiłem o tym, że, że te studia są ciekawe. Tam jest parę ludzi, którzy faktycznie, gdyby nie studia, gdyby nie, gdyby nie szkoła, może mogliby pracować w zawodzie i pewnie by lepiej na ten wyszli finansowo. Natomiast po prostu czuję, że oni dali bardzo dużo o tej szkole. Mówię o Sławku, Pultynie, o, pratorze, o pratorze, czy chociażby o Maćku, Cuskę, dokumentaliście zbyt Bydgoszczy, którego zresztą zna. Tam jakoś tam przez znajomych, robił do niego do filmów muzykę kolega Tomek Winciński z, z zespołu Tytony, Czy Irena czy Siedlar, która jest z kolei operator, yy, przepraszam, jest montażystką. Ci ludzie naprawdę do 19 godziny opowiadają nam rzeczy, o których ja nie wiedziałem. Kolega Łoszewski też, Maciej Łoszewski to jest scenarzysta długu między innymi. Wiesz, naprawdę ci ludzie dają się wszystko, trzymają nas do 19. To nie jest tak, że się dowiedziałem pięciu rzeczy, a reszta stu rzeczy. Ja się naprawdę uczę dużo. Chociażby wiesz, jest do montażu program, wiesz, nie? Final Cut, albo da Vinci. Wiesz, wszystkie. Wszystkie wiadomości na temat tego, jak się po prostu film montuje, jak się, jak kamera patrzy. Słuchaj, ja tak nie, nie, nie widziałem w ten sposób. Zawsze yy, patrzyłem na film pod kątem jednak reżyser, reżyserii scenariusza historii. No taka była wieczna ta kłótnia między tak zwanymi plastykami, którzy przynosili do, do kamery w latach 90 -tych. mówili, zrobimy klip yy, kurom i to będzie klip lewo-prawo, tam po osi, tam coś ja wyłączę, tam nie wiem, kolory tutaj i tak dalej. A ty po trzech latach płacenia tym ludziom krocia, typu tam 10 tysięcy na, co było dużo na no, ówczesne czasy, nagle mówisz, no dobrze, dobrze, ale pamiętacie, się ludzie zorientują, że to, to samo. Powtarzane i wyłączą MTV. Jakaś historia, oni tak, historia, historia. No, ja nie mam historii, bo nie przy historii. I wtedy skłamałem, że musi być historia, wiesz, jakaś, nie? Potem spotkałem Smażola, który mi dał stariusz Wesela, które było bardzo precyzyjnie napisaną e, pracą, zresztą z tego jednak część wypadła, bo to było niemożliwe do swojego filmowania. Na przykład y, y, Smażol jest y, y, filmoznawcą i operatorem, i umie pisać i, i scenariusze. Więc wiedziałem, że musi być historia. I to po, po, porządna historia, która często ma, zawiera, wiesz, parę twistów. Początek, środek, i tu są zasady, które są, wiesz, znane od czasów Aristotelesa. Przez lata 20-30 w kinie amerykańskim to się zmieniało. Był taki teoretyk Egry, który po prostu wskazywał na związki w ogóle sztuki teatralnej z, z kinem i tak dalej, i tak dalej. po prostu zasady, no jeżeli po prostu masz 15 minut filmu i nie lubisz bohatera, to co robisz? wozisz skina Musisz go polubić. Nawet, że jest po prostu mega, mega po prostu, wiesz, no, dupkiem, to musisz go lubić. I, i tak to Nigdy dało. nie wyszedłem z kina. Nigdy? Nawet nie, raz, mia raz miałem ochotę, ale nie wyszedłem. Z czego? Nie pamiętam. To był taki film, gdzie ojciec miał romans z narzeczoną syna i, i bolało cię to. I, I to bolało nie to, żebym miał romans z narzeczoną syna, bo mój syn ma 14 lat na razie, więc to, to jest dobre zrobienie. Nie, ale tak o, taki czyś, <grym> nie zrobię mu tego nigdy w życiu. No co ty? Nie ja też tego nie zrobił, bo tutaj mój syn Kosła przyprowadzał fajne dziewczyny, na przykład chociażby maję Laurę wiesz Były tu fajne dziewczyny, ale ja nigdy w życiu po prostu no nie wiem. Po prostu co, musimy się po prostu naćpać bieduni, żeby, żeby awanse robić do, do, do dziewczyn ładnych zresztą mojego syna byłych, ale też poważnie mówiąc, o, Mówiliśmy o scenariuszu, i ja chciałem wyjść z, z idiotów frontiera. Bo mnie wkurza, bo, bo to jest taki rodzaj manipulanta, który cię wiąże w kinie. No, kino jest dla mnie mocne. No, nie, nie wszyscy kino tak przeżywają, ale dla mnie muzyka i kino są dwa najbardziej silne bodźce. Oczywiście lubię książki też, ale, ale książki to jest trochę jednak inny rodzaj deprywa, deprywacji, wiesz? No. W kinie jest tak, że cię wiążą. Dwie godziny masz właściwie przed ekranem. Jest fajnie, jest ciepło. Kolory, wiesz? Napięcie, muza. Przez kino, właśnie ta, ta ta, taka trójca święta, czyli po prostu obraz, tekst i muza. Jak się okazało teraz w kinie, w, w, w szkole większość to jest obraz. Mi się zawsze wydawało, że po jest na jest na równi. Nie jest na równi. Jest po prostu 80%, po prostu obraz. No i von mówi, yy, słuchaj, myśl sobie, że twoja, mama, że, tw że twoja mama jest na wózku. I tu, drogi słuchaczu, niestety padły nam baterie. Tymon pobiegł szybko do kiosku i kupił mi te baterie, po czym załadowaliśmy i rozmowa potoczyła się dalej. Chcesz zrobić dokumenty czy fabułę? Nie chcę robić dokumentów, bo nie ma za nie pieniędzy. To jest żart oczywiście trochę, taki krótki, szybki, wiesz, piłkarski, ale wiesz, dokument to jest zupełnie osobna kategoria, to trzeba kochać, czuć, często dokumentalista musi 5 lat śledzić swojego bohatera, inwestować kasę ze swoją własną, wiesz, nie wiem skąd zresztą. Będę musiał zrobić pierwszy dokument, jakiś tam swój półgodzinny, a laty nie poprzestanę. Miałem taki pomysł, żeby zrobić dokument o koniu, bo konio pije. Pomysłem był taki kloszard, który po prostu jest szczęśliwy. Ryzykowna teza, ale ktoś to po prostu, kto ma kasę, kto ma, wiesz, 20 mieszkań, kto życie fajne przeżył, miał kobiety, miał przyjaźnie, zrobił dużo, napisał sześć książek, ale pije, bo bo coś. Pije po prostu, bo czekasz, PiS przestanie rządzić, aż PiS padnie i ekonomika polska padnie i wtedy wróci, może, wiesz, no wróci nasz czas. Taka była teza tego filmu. Yy, no niestety to może nie wyjść, ponieważ koniec już pić w sposób mało estetyczny ostatnio. Jak go spotkałem, to po prostu to wyglądał źle, był spuchnięty i zapytałem się go, czy ma plan. Powiedział, że nie ma planu. A jak ktoś nie ma planu, no to, no, to, no to jest problem. Musi mieć plan. Więc nie wiem, czy ten film zrobię, ale no jakiś tam dokument w głowie, z tyłu głowy mam, ale ja chcę być fabuły. Duże filmy, takie, wiesz, no z aktorami, wiesz, Świadomość tego, że film jest zbitką, wielu pomysłów, także ja nie, nie zamierzam robić tutaj pomysłu, zapa, typu, że wszystko ja, wszystko ja, wiesz, scenariusz i reżyseria, i wiesz, i muza. Broń Boże, zamierzam słuchać wiesz, operatora, zamierzam słuchać montażysty, oddać lejce wielu ludziom. E, może zagram trzecią, trzecią, trzecią planową rolę, ale już zagrałem ważną rolę w polskim głównie, to mi wystarczy. Nie chcę robić też filmów o sobie, bo już zrobiłem film o sobie, znowu PG, wiesz, się kłania. E, natomiast w, w polskim głównie, które było dla mnie doświadczeniem życia, można ten film lubić albo nie lubić, miałem doświadczenie, że ten film się mnie opuszcza i zaczyna być filmem wspólnym. I to, było, to była przygoda w ogóle życia, bo nagle zaczęłem ten balon rozmuchany, szybuje po niebie, nagle po prostu Brylewski mi zabrał rolę. Bo ja miałem pomysł, że to ja coś powiem na koniec, ale nie przychodziło mi do głowy. i Robert zaczął odlatywać i reżyser Jankowski powiedział: Słuchaj, idźmy za Robertem jako bohaterem I to było świetne. I tak jest w ogóle z filmem, że czasami ktoś ci po prostu lepszą kreśli kwestię niż ty sam napisałeś i trzeba słuchać. Trzeba słuchać, wiesz, swoich baterów, trzeba być w nieustannej symbiozie i synergii. Doświadczenie było super. Oczywiście film był amatorski w dużej mierze. Natomiast od no, 8 lat pracy nad Podkim Głównem stworzyło mi jakiś taki rodzaj backgroundu, know-how. Ja teraz wiem, jak to się robi, wiem, czego nie popełniać, jakich błędów nie popełniać. Wszystkim nie. nie nie wysłać swojej kasy. Jeśli ktoś z Państwa chciałby mnie wspomóc, zapraszam na patronite.pl, na stronę radioaktywnego blogu Leszka Agnieszkiego. No, i powiedziałeś przede wszystkim, że tam zaczęliście budować ten, ten polski główny od dachu, a nie od fundamentów. Natomiast wiem, że zaczęłaś współpracować z Mikołajem Nizutem, ale też coś robisz z Lito Gombrowicz. Co to jest? Zaraz po zakończeniu szkoły chcę rzucić się na główkę do projektu, który nazywam basenem z, mam nadzieję, pełną wodą. Ja, ja też mam taką nadzieję. Czyli mówię o, trans mówię, y, o transatlantyku według Gombrowicza. Y, jest wiele obaw przy tym y, pomyśle, bo jest to duży europejski film, duże europejskie kino, no, w, w zamyśle. Mam mniej więcej mówionego już aktora głównego, czyli Maćka Sztura. Y, część filmu chciałem, żeby powstała w animacji. Jeszcze tutaj się na nad tym, jaka to będzie animacja, czy to będzie, czy to, jaka to będzie technika animacyjna. To nam ułatwi wiele rzeczy, bo raz, że nie wszystko będziemy musieli krę kręcić w Buenos Aires, a może w Hiszpanii, a część można zrobić jakiś tam wizji snów, czy nawet sentanecznych w postaci właśnie anim animacji. Natomiast no, no nie, nie, nie powiem, żebym się nie obawiał tego zadania, bo jest to zadanie niebotyczne, no ale pamiętajmy o tym, że muszę wpierw wejść na czom longman numer dwa, czyli wejść na szczyt, potem koniec studiów. Jak skończę studia, to pewnie dostanę jakiś rodzaj też wsparcia od szkoły, że po to to robię. Raz, żeby właśnie pokornie na klęczka zrobić tę moją golgotę, nauczyć się rzeczy technicznych, też znaleźć ludzi, bo tam u mnie w klasie na przykład w tym, w tym jest parę osób, które chętnie wezmę do do ekipy, wiesz, bo to są fani operatorzy, fani ludzie, z którymi się teraz dzielimy już pomysłami. Myślę, że będziemy taką właśnie wiesz, dziesiątką wspierających się, wiesz, artystów. Te e, znajomości mogą owocować, owocować na lata, bo nam zależy na tym, żeby zrobić coś mocnego na samym początku. Na pewno ja wymyśliłem sobie bardzo ambitny początek, ale wiesz, dlaczego? No, ten pomysł właściwie e, datuje się z czasów współpracy z Grzesiemiankowskim od Polskiego Główna. To on wymyślił, żeby zrobić Janowicz'a, natomiast ja zrobiłem rzecz nielojalną. Mieliśmy robić to w tym samym teamie, natomiast e, z różnych zaszłości, bo ja już nie jestem w Warszawie, uznałem, że będzie lepiej jak sam ten film. Zrobię. I tyle. Współpraca z Mikołajem Zutem nad jego dokumentem. Nigdy tu nie wrócę. Yy, zaowocowała propozycją kolejnej muzyki do jego produktów. Teraz pracujemy nad takim yy, serialem, yy, który się nazywa Twój Agent, czy mój agent. nie, nie pamiętam: Dipo po francusku. Jest to taki format francuski, komediodramat z aktorami polskimi, oczywiście, którzy, którzy grają samy, samych siebie. Panie Szapołowska, Stenka, panowie Szturowie, pan Olbryski, ci wszyscy ludzie grają samych siebie, czyli dość rozkapieszone gwiazdy filmowe o dużym ego, no i głównie innymi baterami są nie oni, tylko ich agenci, ich menażerowie, którzy usiłują sprzedać te nieco rozkapeszowane, ale także ludzkie gwiazdy i sami nie mają przez to życia, pracują do części nadranych, nie mają związków, mają związki często takie właśnie powierzchowne i to jest śmieszne, dosyć. Momentami komiczne, momentami dramatyczne. Serial będzie dla TVN-u. Ja robię muzykę tu jako wiesz, szeregowy kompozytor, bo nawet zauważyłem, że nie mam je tam ule w opisach, ale nie nerwuję nie, nie się tym, ponieważ w mam jeszcze kolejny projekt ociechowskim, Czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, zobaczymy, bo to jest, spra to jest spra sprawa bardzo trudna. To ma być serial Grzeszku Ciechowskim. Może nie będę mówił za dużo, pogadamy o tym kiedy indziej, jeżeli to wyjdzie, bo rozmawialiśmy na ten temat i dużo z Mikołajem Izutem i ostatnio z Arkiem Jakubikiem, który też tam miał maczać palce w projekcie. Natomiast jest tam tyle kłopotów, znasz kłopoty przy Republice różnego rodzaju. Mówię oczywiście o spadkobiercach i o zdaniu zespołu, więc, więc na razie, jak grzecznie sobie czekam z moją płytą, jeżeli to się okaże do zrobienia, czyli po prostu na razie tam trwają rozmowy ze spadkobiercami, z Netflixem, no to jestem gotów oddać część muzyki i to prze, przesunąć na te premiery filmu, bo wtedy będzie, będzie większy impact, czy uderzenie. Nie te wiesz, no i, i serialem oby ambitnym, tak jak po prostu mówi to Mikołaj na początku, bo serial ma być nie, nie tylko wiesz o życiu obyczajowym Grześka, o jego żonach i dziewczynach, ale ma być po prostu o latach 80., o rywalizacji z Manamem i tak dalej. Czyli coś takiego, co mnie interesuje bardzo i jako fana. A? No wiem, bo Arek kiedyś do mnie dzwonił, nawet coś tam pytał. To Zbyszek Krzywański chciał, żebym zrobił prawdziwy film dokumentalny o Republice, ale tam faktycznie to są te takie zaprzeszłości, kłótnie pomiędzy różnymi ludźmi i to jest trochę trudne do zrobienia. Ja myślę, że fabuła by była łatwiejsza, ale też nie tak jak widzi Zbyszek, bo z całym szacunkiem dla, dla Krzywego, nie jest reżyserem. On po prostu też przy okazji ma sporo racji a propos tego, żeby ukryć pewne fakty, nie tyle, że niewygodne, co nudne. On mówi, że po prostu film o będzie filmem nudnym, to tylko jest dla fanów zespołu i dla tych, którzy szukają sensacji. Ale historia zespołu, gdzie po prostu jest lider, który, znaczy, <laughs> znowu, Krzywy mówi, jak mówi i ma rację, bo broni też czci zespołu, godności zespołu Grześka, jest jego powiernikiem. Rozumiem to absolutnie. Natomiast dla mnie, jako dla sarzysty, jest to ciekawa historia. Znaczy, może Ciechowski nie zawsze był super. Fair wobec zespołu, wobec swoich kobiet, ale tam jest o czym powiedzieć. Czy na serial? To jest pytanie, bo serial rozmywa pewne rzeczy, nie? Robi się za dużo dialogów rodzinnych, bla, bla, bla. Co gorsza. Polski serial. Czy to zniesie po prostu polski serial? Bo serial Netflixowy amerykański o Ciechowskim byłby genialny. Szeroczynkowy. Więc takie pytania są. Ja na razie zostałem przy tym etapie, że prawie płytę skończyłem i czuję, że ta płyta sama sobie nic nie zrobi, żadnego wyłomu, bo tych płyt o, o rewolucji jest do, dużo ostatnio. Ale ten, ten temat serial mnie ciekawi. No Zobaczymy też, czy, czy się spodoba ta muzyka moja, mocno hipsterska. Natomiast tego, że mam dużo teraz y, na głowie, właśnie ze szkołą, robię swoje, y, kończę muzykę do y, Twojego agenta. No i też mówiliśmy się z y, przyjacielem moim Mikołajem Lizutem, który został producentem niniejszym że jak skończymy te dwie rzeczy, czyli DeepRosą oraz możliwie yy, serial o Ciechowskim, zabierzemy się też za mój projekt, czyli za Gombrowicza, co to bardzo też Mikołaja jara, no a to, to też robić trzeba szybko, bo Rita nagli nas, żeby, żeby też nie robić to za 10 lat, z różnych powodów wiadomych. Natomiast no to trzeba przygotować świetnie, trzeba wszystkim zdobyć pieniądze, więc jakby to będzie skok naprawdę na głęboką wodę i jak wylądujemy, zobaczymy, no liczę na to, że po dwóch latach studiowania reżyserii będę wiedział, jak to nie spieprzyć. Mam nadzieję, że ten basen będzie pełny wody i tam wyląduje Dobrze. Y, jakaś piękna puenta na koniec, poproszę. Puenta jakaś. Puenta jest taka. Puenta może być od czapy, ale na to wygląda, że pandemia znikła. Nie wiem, czemu nie ma pandemii. Nie będę wchodził w teorie spiskowe, bo nie jestem ich fanem. Czasami zastanawiam się na tym po prostu, czy nie ma jakichś alternatywnych rozwiązań dla, dla każdego mainstreamowego nurtu myślenia. Natomiast po prostu myślę sobie po prostu, że trochę żeśmy się po prostu jakoś na, na tę grypę, o tej nie uniezależnili, czy po prostu żeśmy jakoś tam zyskali tą odporność zbiorową, co nie było łatwe, jak pamiętamy. Więc Cieszy, bo mnie ta pandemia wkurzała do tego stopnia, że nawet nigdzie ani w sklawusie, ani w, na ża w żadnej piosence w ogóle nie użyłem słowa pandemia, bo to jest dla mnie po prostu jakiś temat w ogóle poniżej Bena. Zresztą wojna jest jeszcze gorsza, ale wojna lepiej się, wojna pisuje niż po prostu pandemia. Ale jakoś pandemia nie ma, nie wiem czy znikła, czy po prostu czy, 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 czy co, niestety nie znikł rząd PiSu, co jest dla mnie bardziej frustrujące. Natomiast mam wrażenie po prostu, że stanie się to samo z PiSem, o, o czym mówił Konio parę lat temu, kiedy zaczynał swoją krucjatę pijacką, zaczynał pić przy wejściu numer 41 w Brzeźnie. Bo on mówi: nic nie ruszy, tylko. Ekonomia padnie, wtedy ludzie zobaczą, kim oni są, i wyjdą na ulicę. No, oby, oczywiście obyło się bez różnych krwawych sytuacji, bo wiadomo, że PiS władze nie odda łatwo, ale mam nadzieję, że to będzie już tam uczciwe. Ale się cieszę trochę, bo dostałem wspierdziel jako mieszkaniec domu, ktoś to kupuje, wiesz, drewno, trzy razy droższe, szabruje też po lesie, jak Robin Hood. Kto patrzy z twogą na, na ceny gazu i prądu, i kto właśnie teraz myśli o tym, jak kupić pompę do, do domu, czy kopować w ogóle. No, realnie też gdzieś tam z tyłu głowy cieszę się, po prostu śmieję się z cicha, tak wiesz, tak na tej zasadzie. W zasadzie, że e, dobrze, dobrze im, ponieważ wiem o tym, że na wiosnę obudzimy się w kraju, który po prostu jest już tak pod ścianą, że moim zdaniem zadecyduję, że tych po prostu tych nieudaczników więcej nie brać, nie, nie głosować na nich. Mam taką nadzieję, że i to się stanie, no to będzie trzeba faktycznie wyjść na ulicę. Może znikną tak jak ta pandemia. O tym nie wiem, ale nie mam pojęcia. Natomiast po prostu no, jestem już gdzie indziej. Ja muszę do czerwca skończyć pierwszy rok szkoły. Muszę też em, manewrować pomiędzy związkiem, zanetką. Zależy mi na tym, żeby dziewczyna przy mnie została i żeby dzieci nie uciekły, albo nie zostały zabrane przez, nie wiem, jakieś gremia. Ja jestem teraz skupiony na bardzo poważnym temacie przetrwania w szkole filmowej. Życie mi Państwo, i tyleżku, żyć mi tego, żeby, żeby w czerwcu pierwszy rok zakończyć sukcesem. Potem będzie drugi rok, no i wiesz, i będzie pewnie lepiej, łatwiej. Dzięki, tym odmański, Radio Radioaktywny Blok Leszka Gnońskiego.